Gdańsk dla mnie to najcudowniejsze miejsce pod słońcem. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Odczuwam ogromną osobistą satysfakcję z tego, co wspólnie z gdańszczanami udało nam się zrealizować. Moje kandydowanie w roku 2018 też jest takim aktem moralnego sprzeciwu wobec rządów, które chcą nas pozbawić demokracji i wolności. Trzeba przejść też przez kryzys gospodarczy, który nadejdzie. Na trudne czasy Gdańsk potrzebuje po prostu sprawdzonego prezydenta. Witam. W latach ostatnich Gdańsk był czempionem, mistrzem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Rzuciliśmy, można powiedzieć, na szale wszystko i wygraliśmy. Największa satysfakcja bywa w momentach oddawania nowych obiektów do użytku społecznego, nowego przedszkola czy żłobka, ale też ogromna satysfakcja i duma jest, kiedy oddawaliśmy do użytku stadion piłkarski w Letnicy, pierwszy przejazd pod tunelem pod Martwą Wisłą, czy pierwszy przejazd tramwajem po nowej linii tramwajowej. Gdańsk dzisiaj należy do najdynamiczniej rozwijających się miast Europy Środkowo-Wschodniej, a na 300 regionów miejskich w Unii Europejskiej zajmujemy pozycję 8, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu gospodarczego, rozwoju gospodarczego. No to jest mistrzostwo świata, no Europy. I poczucie humoru ma pani. Kocham po prostu ludzi i to jest moja silna strona w tej pracy. Gdańsk miastem ludzi szczęśliwych, solidarnych, aktywnych, otwartych, kochających się nawzajem. Takie są moje marzenia o Gdańsku. Wszystko dla Gdańska. Paweł Adamowicz.